Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. pojęcia wolności, przyszłości Polski w Unii Europejskiej czy definicji wolnego rynku. Do obu panów, chociaż spodziewam się troszkę różniącej się opinii, bo pana redaktora postrzegam jako konserwatywnego liberała w takiej kolejności, pana prezesa z kolei jako liberalnego konserwatystę w tej kolejności i to, co pan wspomniał odnośnie wolności. Jak panowie, takie ogólne pytanie, jak panowie definiujecie wolność? Co pod tym pojęciem dla panów się skrywa? I jeszcze odnośnie Unii Europejskiej, drugie pytanie też do obydwu panów. Czy nie uważacie panowie, że w ogóle nie ma w przestrzeni publicznej tej głównego ścieku i tej internetowej tutaj narracji, nie ma w ogóle podejmowanego tematu pod względem warunków wyjścia z Unii? Czy w ogóle nie powinni powiedzmy i redaktorzy, i politycy nie powinni zacząć dyskutować na temat wyjścia z Unii Europejskiej, jak to trzeba zrobić, jak to Brytyjczycy zrobili i my na jakiej zasadzie, na jakich prawach, na jakiej zasadzie powinniśmy, czy w ogóle jest to możliwe i co trzeba zrobić, żeby wyjść. Sama tylko dyskusja, a powiedzmy dobrą zmianę zawsze można przekonać do tego w ten sposób. Dyskutujcie też na ten temat, bierzcie udział w tych dyskusjach, bo jak chcecie coś załatwić w Unii, to być może jak w Unii zobaczą, że tutaj jest taka dyskusja, to może łatwiej będzie wam coś załatwić dla Polski. Dziękuję. Zacznę od wolności. No to najprościej można zdefiniować wolność jako swobodę wyboru, swobodę wybierania. Dopóki mam swobodę wybierania, to znaczy, że jestem wolny. Jak tę swobodę tracę? No to tracę wolność. Myślę, że to co więcej, to od złego pochodzi. Jeśli chodzi o wolny rynek, bo to też budzi rozmaite takie wątpliwości. Przepraszam, w moich myślach, bo chciałem zadać pytanie właśnie, jeśli mogę dopowiedzieć. Wolny rynek czy gospodarka rynkowa? Wolny rynek, no to dokładnie tak jak ja to rozumiem, to każdy wie, co to znaczy wolny rynek. Natomiast gospodarka rynkowa, no to przynajmniej dla mnie, to jest coś takiego, że jest owszem gospodarka wolnorynkowa, ale ograniczona jednak, niemniej nie definicjami, które wynikają z ekonomii. Tak bardzo ogólnie rzecz ujmując. Tak, rozumiem. Proszę pana, no to taki... Ja tu przedstawię taką sytuację i sami państwo sobie odpowiecie, co wam bardziej odpowiada. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy producentami wichajstrów. Ludzie potrzebują wichajstrów i tak dalej. My chętnie tu, bo to produkcja wichajstrów jest korzystna. I teraz mam pytanie takie. Czy jako producenci wichajstrów wolelibyście państwo sami decydować o tym, ile wichajstrów będziecie produkowali, jakim kosztem, komu będziecie sprzedawali, w jakich ilościach, kiedy, za jaką cenę i tak dalej? Czy wolelibyście, żeby ktoś za was o tym decydował? No, jeżeli by ktoś wolał, żeby ktoś inny za... To nie jest zwolennikiem wolnego rynku, ale takich ludzi myślę, że nie jest wielu. Więc jeżeli byśmy woleli, jako producenci wichajstrów, żebyśmy sami decydowali o tym wszystkim, to znaczy, że jesteśmy zwolennikami wolnego rynku. Jesteśmy zwolennikami wolnego rynku. Jakie ograniczenia są? No, nie kraść, nie mordować, nie rabować, nie kraść i tak dalej. To są jedyne ograniczenia, które są do zaakceptowania. Moim zdaniem innych nie ma, bo jeżeli się zgodzimy, że no to dobra, wolny rynek, ale ktoś powinien tym kierować, no to nie ma wolnego rynku. To nie ma wolnego rynku ani gospodarki rynkowej, tylko jakiejś formy gospodarki nakazowo-rozdzielczej. I tu ta linia graniczna jest bardzo wyraźna.
I dlatego użyłem tego przykładu z wichajstrami, bo to znakomicie każdy może sobie odpowiedzieć we własnym sumieniu, jak naprawdę to widzi. Natomiast druga sprawa, Unia Europejska. Wie pan, ja uważam, że Niemcy są państwem poważnym, mimo że robią różne głupstwa, czasami zbrodnie popełniają i tak dalej, ale to jest poważne państwo europejskie, które ma pewną wizję Europy i swojej roli w tej Europie. I kiedy Niemcy odzyskały swobodę ruchu w 90 roku, to państwa środkowej Europy trochę się obawiały zostać sam na sam z Niemcami, bo Rosja wtedy pogrążała się w zapaści. I podjęły próbę takiego stworzenia takiej trzeciej siły. O teraz to cieniem tego to jest Grupa Wyszehradzka. Ale wtedy to było tak zwane heksagonale. W 1989 roku w Budapeszcie spotkanie było czterech państw, Włoch, Jugosławii, Węgier i Austrii. Tematem była współpraca polityczna i porozumienie między nimi nazwano od czworga uczestników kwadragonale. Potem Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem do tego dołączyła, więc pentagonale i Polska jako szósty uczestnik heksagonale. Celem heksagonale było właśnie uodpornienie się, stworzenie trzeciej siły w środkowej Europie, takiego systemu reasekuracji własnej niepodległości. Ale kiedy Niemcy odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast to heksagonale wysadziły w powietrze. I prowokując wojnę domową w Jugosławii. Wysadziły heksagonale w powietrze i od tej pory próżnię polityczną, która pojawiła się w 1989-1990 roku, wypełniają Niemcy przez rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. I ta polityka niemiecka zakończyła się sukcesem 1 maja 2004 roku. 8 państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. W ten sposób zostały utworzone polityczne warunki dla wprowadzania niemieckiego projektu Mitteleuropa z 1915 roku. Na czym polegał ten projekt? No będą takie tutaj w środkowo-wschodniej Europie takie bantustany, niby niepodległe, ale tak naprawdę to protektoraty niemieckie, o gospodarkach trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. No tu właśnie pan Stanisław Żółtek to pokazał, jak to się robi. Skomplikowane mechanizmy, ale efekt jest taki. Efekt jest taki. W związku z tym, no, stoimy przed wyborem. Albo się na to godzimy i tak jak mówił Donald Tusk, ciepła woda w kranie i tak dalej, się musimy pożegnać z tym, że tam będziemy sami o sobie decydowali, o tym mowy nie ma. Właśnie zostaniemy pozbawieni swobody wyboru. Czy też próbujemy jakoś wyjść z tej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest kanon w tej chwili polityki polskiej. Kto w ogóle myśli o wyjściu z Unii Europejskiej, w ogóle bierze pod uwagę taką możliwość, no to jest albo agentem Putina, bo Putin jest dobry na wszystko, nawet na ładną, niewinną panienkę, jak to kabaret starszych panów śpiewał. Albo jest głupi po prostu, a obóz dobrej zmiany był oskarżany o to, że tam knuje tutaj. Absolutnie, my tego nie chcemy, my tu przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy. No i oczywiście agenturę Putina się demaskuje, na przykład mnie
pan doktor Targalski tu tak raz w miesiącu średnio demaskuje. Więc tylko widzi pan, trzeba zawsze mieć alternatywę. I to nie taką, którą my sobie możemy wymyślić, bo my, tak, alternatywa, którą my wymyślimy, zawsze będzie piękniejsza od tej, która jest. Zawsze. Nic nie stoi na przeszkodzie naszej wyobraźni. Tylko trzeba porównywać coś, co istnieje, z czymś, co istnieje, albo przynajmniej może zaistnieć. I żeby poważnie rozmawiać o polexicie, to najpierw kraj musi być przygotowany do tego. Nie można rozmawiać poważnie o polexicie, jak ludzie w Polsce, większość ludzi w Polsce już się nie może doczekać, kiedy dostanie subwencje unijne. Można by przejść nad tym do porządku dziennego, ale rezygnując czy odchodząc od procedur demokratycznych, czyli tam stan wojenny wtedy, no to wtedy. Ale też trzeba było przygotować, no dobra, to nie mamy tutaj tej alternatywy, a jaką mamy? Taką alternatywę potencjalnie trzeba było wypracować. Państwo musi być, krótko mówiąc, przygotowane na coś takiego. Polska nie jest pod żadnym względem na to przygotowana. I to jest bardzo trudna sytuacja. W tej chwili mamy jeszcze, być może, że jeszcze gorszą sytuację. Że ta sytuacja się pogorszy. Dlaczego? Bo przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych do Europy, żeby co zrobić? Żeby poprawić stosunki z Niemcami i żeby jakoś dowiedzieć się od Putina, ile by Putin chciał za obietnicę neutralności wtedy, kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Bo przed wizytą prezydenta Bidena, jeden z amerykańskich generałów, czynnych zresztą, podał informację, że Chiny mają większy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jak się tam uwzględni różnice cenowe. No to znaczy, ja kiedyś w 2008 roku zrobiłem takie porównanie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy ponad 600 miliardów dolarów i stanowiło to równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga. 10 lat później Stany Zjednoczone miały nawet większy, bo 700 miliardów dolarów budżet wojskowy, ale to była równowartość połączonych budżetów już tylko 8 państw świata. W ciągu 10 lat ta przewaga stopniała o połowę. No a teraz generał powiada, że ten. Więc dla Stanów Zjednoczonych i dla prezydenta Bidena to jest kwestia ważna, bo on wie, że musi się z tym zmierzyć. No i w tej sytuacji bardzo istotne jest to, jak się Niemcy zachowają, jak się Rosja zachowa. Rosja wcale nie musi być zainteresowana żywotnie wzrostem gwałtownym chińskiej potęgi. Także całkiem jest płaszczyzna porozumienia. No ale nie za darmo. Czego Niemcy mogłyby chcieć od Bidena? Na trop nas naprowadza wojna, jaką Niemcy prowadzą w Polsce od roku 2016. Raz pod tam hasłem walki o demokrację, teraz walki o praworządność. Cały czas chodzi o to samo, to znaczy o odzyskanie wpływu politycznego utraconego po przejściu Polski pod amerykańską kuratelę. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy tylko jeszcze prezydent Biden nie zdążył wyjechać do Ameryki, a już gruchnęła wiadomość, że Donald Tusk wraca do polityki, żeby przejąć dowodzenie nad opozycją. No, Donald Tusk jest, że tak powiem, pod protekcją naszej złotej pani. I to, czy on wróci do polityki w Polsce, czy nie, to bez jej pozwolenia jest to po prostu niemożliwe.
To chyba w gorączce sobie nawet nie można tego wyobrazić. To znaczy, że coś naszej złotej pani Biden mógł obiecać. Coś naszej złotej pani Biden mógł obiecać. A co? Ano podział, tak jak to Churchill ze Stalinem w Moskwie zrobili. W Jugosławii 50-50%. No to już jest coś, prawda? To już jest coś. Niemcy i tak mają tutaj duże możliwości, a tak to będą miały większe jeszcze polityczne. No a Rosja, cóż, pozostaje w strategicznym partnerstwie z Niemcami. I musimy to mieć cały czas na uwadze, kiedy, zwłaszcza kiedy myślimy, czy rozważamy taką możliwość, żeby Polska wystąpiła z Unii. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem, to ja nie zgłaszam. Pytanie było, co to znaczy wolność, takie pytanie. Takie pytania zwykle są najtrudniejsze, jakie mogą być, bo podpadają pod filozofię. Ja może powiem w ten sposób. Wolny dla mnie prawdziwie może być tylko człowiek, nie firma, nie gospodarka. To człowiek po prostu. I z tego ja wynoszę pewne rzeczy, a który człowiek jest wolny? Mogę powiedzieć w ten sposób. Dla mnie są najważniejsze dwie zasady, które określają dla mnie pojęcie, czy ktoś jest wolny, czy nie. Oczywiście jak ktoś żyje sam na pustyni, kogo innego nie ma, to on jest wolny, więc o tym nie rozmawiamy. Mówimy o człowieku żyjącym w społeczeństwie, w pewnej grupie, gdzie są ograniczone jakieś dobra, sprawa hałasu, no cokolwiek by nie było, prawda? Co to znaczy, że tam jestem wolny? Po pierwsze, i to najważniejsze, że mogę robić wszystko, na co mam ochotę, o ile nie szkodzi na to moja działalność innym. Czyli inaczej określone to jest pojęciem, że wolność mojej pięści ograniczona jest tylko bliskością cudzym mocą. Mówię tutaj w ten sposób. I druga rzecz, która jednak jest podległa tej pierwszej, to znaczy, że mam prawo do zawierania wszelkich umów i one mają być respektowane. Znaczy, mam prawo do zawierania wszelkich umów pod warunkiem zachowania w punktu pierwszego. Nie można mi zakazać umów, które nie szkodzą innym. I to wszystko. Te dwa elementy, jeżeli są, tak moim zdaniem mówię o takim obywatelu w społeczeństwie, oznacza to, że jeżeli to faktycznie jest, nigdy tego w 100% nie będzie, ale jeżeli załóżmy, że większość jest, to ten obywatel jest wolny. I to się teraz przekłada jak na wolny rynek. Otóż ja nie jestem zwolennikiem wolnego rynku, dlatego że nie wiem, że taką mam, że ma nazwę taką, czy dlatego, że jest najbardziej skuteczny. Nie. Jestem zwolennikiem wolnego rynku, dlatego że to jest przełożenie tej wolności na rynek gospodarczy. Gdzie podobnie jest, że firmy też powinny mieć prawo robić co chcą, byle zachować tą zasadę, że wolność mojej ręki jest ograniczona bliskością cudzego nosa. Też mają prawo zawierać umowy pod warunkiem, że dobrowolnie i nie szkodzą innym. Natomiast to też by określiło w pewien sposób wolny rynek, z tym, że na firmy można prędzej pewne nakładać obostrzenia, na przykład tego typu, że prewencyjne. Przy okazji ludzi ja uważam, że nie powinno być w ogóle prewencyjnych, tylko restrykcyjne obostrzenia. Zrobiłeś coś złego, jesteś karany, prawda? Sama myśl, że możesz zrobić coś złego, dlatego czegoś ci nie wolno, jest dla mnie wstrętna po prostu i tyle. Natomiast w przypadku firm jest to dopuszczalne w skrajnych przypadkach, gdzie jest zagrożenie, tak jak tu było mówione, no nie, materia wybuchowa, bomba jądrowa, tego typu rzeczy, nie? Można w przypadku firm, ale nie osób fizycznych, tylko osób prawnych, tego typu ograniczenia podejmować, ale pamiętając o tych dwóch pierwszych zasadach, jako nadrzędnych, prawda? Że tylko i wyłącznie z powodu tej pierwszej zasady można jakieś ograniczenie nałożyć. Wtedy się tworzy wolny rynek. Pytanie, dlaczego jestem też zwolennikiem wolnego rynku? Właśnie dlatego, a nie dlatego, że on jest najbardziej ekonomicznie skuteczny. Bo prawdą jest, że wolny rynek jest najbardziej skuteczny ekonomicznie. Ale jestem zwolennikiem jego nie z tego powodu, że on jest skuteczny ekonomicznie, tylko z tego powodu, że zachowuje te zasady wolności. A że przy okazji Pan Bóg tak zrobił, że ten rynek, który zachowuje te zasady wolności, o których mówię, jest najbardziej skuteczny, no to dzięki Panu Bogu oczywiście i już. No więc to jest jakby ten kierunek.
a nie odwrotnie, że tam ktoś wolny, zasady wolnego rynku i tak dalej, to najważniejsze i dlatego coś z tego wynika. Nie. Zasady wolnego rynku wynikają jakby z podejścia od wolności. To jest tak jak w matematyce, jest kilka aksjomatów i na bazie tych aksjomatów wytworzona jest cała nauka, cała konstrukcja, prawda? Tak i tu mam te dwa aksjomaty, załóżmy, nie? Mógłbym jeszcze znaleźć trzeci, ale powiedzmy, te są podstawowe. I na bazie tych aksjomatów dopiero wytwarzam cały mój tok myślenia i dlatego wszelkie pytania związane z wolnym rynkiem albo co powinno się robić, czy uważam to za słuszne, czy nie, mam straszną łatwość, dlatego, bo ja natychmiast wracam do aksjomatów i odpowiadam zgodnie z tym, co ja myślę. Inni tego, którzy tworzą różnego rodzaju konstrukcje, prawda, co wolne, jakie założenia i tak dalej, głupieją przy odpowiedziach, muszą mieć napisane na kartce, bo inaczej nie potrafią odpowiedzieć, prawda? Więc taki jest kierunek, co dla mnie to oznacza wolność i taki jest kierunek wolny rynek. Natomiast gospodarka rynkowa, nie wiem co to takiego jest, to jest każda gospodarka. Rynek jest wszędzie. Bolszewicy mieli też gospodarkę rynkową. Komuny były gospodarka rynkowa, tylko były różne gospodarki rynkowe. No, król dowolny, który rządzi i nie pozwoli nikomu innemu nic robić, tylko sam będzie robił i tak dalej, to też jest do tej gospodarki rynkowej głupiej albo mądrej, nie? Parszywej albo zbójeckiej albo sensowej. Nie? To wszystko jest gospodarka rynkowa. Gdyby było powiedziane gospodarka wolnorynkowa w ten sposób, no to jest praktycznie dla mnie tożsamość, co jak wolny rynek, więc tutaj bym nie gadał. Gospodarka rynkowa to jest każdy, kto będzie tworzył jakieś pomysły na gospodarkę, najbardziej głupie nawet, to powie, że to jest gospodarka rynkowa, no bo mamy rynek, mamy tego typu. Wolnorynkowa, ta słowa wolność jest tutaj kluczową rzeczą, która jest. Pierwsze pytanie co do kadencji prezydenta. Czy powinna być limitowana na szczeblu państwowym? I czy klauzula wieku jest słuszna? Bo patrząc na niektórych polityków, można dojść do wniosku, że z wiekiem się nie mądrzeje. A druga sprawa jest taka, co do pańskiego projektu. Czy co by się stało, jeśli Senat ustaliłby składkę na państwo na zbyt niskim poziomie, na takim niskim, żeby państwo nie mogło się bronić przed wrogiem zewnętrznym? O, Senat mógłby to skorygować w górę, wie pan. Zawsze można, prawda? Senat... Nie, to wie pan, zakładam, to może jest założenie zuchwałe, ale zakładam, że większość takich działaczy samorządowych to są ludzie porządni, to są, wie pan, patrioci, którym zależy na tym, żeby Polska tam jakoś przetrwała, no, żeby Polska nie zginęła. Uprzejmie to zakładam. No bo jak tak nie jest, to wie pan, to w ogóle nie mamy o czym mówić. To likwidujmy państwo i przestańmy się bawić w jakieś tam reformy. Nie chodziło o tym, czy lokalny patriotyzm nie przezwyciężył w ogóle tego państwowego, powiedzmy. Wie pan, powiem tak, że w miarę wzrostu wolności z reguły wzrasta odpowiedzialność. Jeżeli ode mnie nic nie zależy, to właściwie nie czuję się za nic odpowiedzialny, prawda? Natomiast jeżeli ode mnie zależy dużo, na przykład czy państwo przetrwa, czy nie, no to ja, wie pan, staram się podejmować decyzje z rozwagą. Znowu uprzejmie zakładam. Ja wiem, że nie we wszystkich przypadkach to założenie wytrzymałoby próbę konfrontacji z rzeczywistością, ale no jakieś założenia trzeba poczynić. Mówię, jeżeli by przyjąć, że wszyscy są łajdakami, złodziejami, którzy nic o niczym innym myślą, jak to państwo najszybciej rozkraść, to mówię, nie zawracajmy sobie głowy, likwidujmy państwo i tyle. No. Albo wynajmijmy je, wypuśćmy je w arendę jakiemuś Żydowi, na przykład Benjaminowi Netanyahu i niech on się nami zajmuje, a my tam jakoś będziemy tego, no. Więc wie pan, przed taką alternatywą stoimy, trzeba sobie... Ja zdaję sobie sprawę, że nie ma idealnych rozwiązań. Każda propozycja rozwiązania ustrojowego ma swoje wady, ma swoje różne ryzyka, ale na jakieś ryzyka trzeba pójść. Nie ma innej możliwości.
I jakieś założenia wstępne. Ja wstępnie zakładam, że większość Polaków to są ludzie normalni. No bo jak nienormalni, to jak to wariaci jesteśmy, no to już nie ma. Co tam, to dajmy sobie spokój, grillujmy i tam piwko i tak dalej. Proszę bardzo. A co z kadencją prezydenta? Z kadencją prezydenta. Nie, nie wydaje mi się, wie pan, żeby to, bo być może, że w miarę tam starzenia się to człowiek głupieje. Ale niektórzy nie głupieją. Nie, ale dlaczego? No to Boj Żeleński nawet w literaturze funkcjonuje. Gdy się człowiek robi starszy, wszystko w nim po trochu parszy, powiada poeta. Ale to nie za, ale to są wyjątki od reguły. I weźmy takiego polityka niemieckiego, który był, został, karierę zrobił właściwie już w bardzo podeszłym wieku. Mówię o Konradzie Adenauerze. I to był polityk, no, dla Niemiec zbawienny. Zbawienny. To dla nas to może, my to oceniamy go trochę inaczej, ale z punktu widzenia interesów państwa niemieckiego, z punktu widzenia niemieckiej racji stanu, był to po prostu mąż opatrznościowy. A to już miał prawie 80 lat wtedy. Także, powie pan, nie ma. Myślę, że to by było, zresztą bardzo trudno byłoby to z punktu widzenia takich tych obyczajów antydyskryminacyjnych, wie pan, że no od kiedy się głupieje? Nie twierdzę, że paraliż postępowy najzazwyczaj trafia głowy, tylko no ja na przykład mam 69 lat. Mógłbym być jeszcze politykiem, czy już nie? No to jak daleko przesuwamy te granice? Ale czy granica jest potrzebna? Moim zdaniem nie. Wie pan, jeżeli jest powszechne głosowanie, no to koniak jest, każdy widzi. Wystąpiłby taki kandydat, wie pan, na prezydenta, zacząłby mówić głupstwa, chociaż no, po takich doświadczeniach z Lechem Wałęsą, to rzeczywiście pewna ostrożność jest tutaj zalecana, ale to wie pan, przypadek Lecha Wałęsy, nie, to ja nie chcę tutaj go dyskredytować. To jest ilustracja potęgi propagandy. Potęgi propagandy. Lech Wałęsa to jest ilustracja potęgi propagandy. I wie pan, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy ten dopalacz został wyłączony, to Lech Wałęsa dostał 1%, jak się stało następnego, czarny natychmiast. Ale jak, wie pan, dopalacz był włączony, to przecież tam mnóstwo ludzi by się dało pozabijać dla niego. Dobrze, a co z wynikiem liczby kadencji? Też ja jestem, wie pan, zwolennikiem rządów o długiej kadencji. Nie uważam, żeby tam trzeba było. No tam, w ogóle to jest taki, znaczy był taki, znaczy jest nadal, tylko że nikt tego nigdzie nie zrealizował. Taki pomysł na reformę parlamentaryzmu, który przedstawił Friedrich von Hayek. Otóż on był, tak jak wielu ludzi, zaniepokojony pogarszającym się stanem prawa. Z roku na rok coraz gorsze, coraz głupsze prawo, coraz bardziej szkodliwe dla ludzi, niebezpieczne to już się staje. I Friedrich von Hayek wpadł na pomysł, żeby dokonać reformy parlamentaryzmu. Dwie izby parlamentu. Pierwsza izba, on nawet się nie odważył na zamach na powszechne głosowanie. Tak odważny to nie był. Powszechne głosowanie, ale tak. Dwie izby parlamentu. Pierwsza izba rządowa, tak zwana, która by była wybierana w taki sposób, jak jest, i takie by miała kompetencje, jakie ma, z wyjątkiem jednej kompetencji. Nie mogłaby ustanawiać prawa. Bo od ustanawiania prawa. Tam by się zajmowała pornografią polityczną, no wszystkim tym, za wyjątkiem ustanawiania prawa. Bo od ustanawiania prawa byłaby druga izba, Izba Praw, która by już była rzeczywiście inaczej zorganizowana. Po pierwsze, bardzo wysoki cenzus wieku do biernego i czynnego prawa wyborczego, 45 lat. No,
zakładał Hayek, że człowiek, który ma 45 lat, on ma doświadczenie życiowe, coś tam powinien wiedzieć. Jak to jest właściwie szczyt możliwości intelektualnych, fizycznych, jeszcze wie pan, jest w dobrej formie i tak dalej. Krótko mówiąc, tacy ludzie powinni ustanawiać prawa. I kadencja takiego posła do Izby Praw byłaby długa, 15-letnia, ale mógłby tylko raz kandydować. Mógłby tylko raz kandydować, co więcej, nawet jakby ktoś nie kandydował, to głosować też można by było tylko raz w życiu na takiego kandydata. Kto by skończyłby 45 lat, mógłby wziąć udział w wyborach do Izby Praw, ale tylko raz w życiu. Dzięki temu Fryderyk von Hayek zakładał, że takie osoby głosowałyby no, z namysłem. Bo jak ktoś, powiedzmy, to tak jak z małżeństwem, jak się może rozwieść tam 10 razy w każdego roku, no to tam nie przywiąże uwagi. A jak tam na całe życie, no to się zastanowi przynajmniej. Potem może zrobić głupstwo, owszem, ale się zastanowi, prawda? Więc na tym to jest oparte, na takich założeniach. No i co 5 lat odnawiałaby się 1/3 składu tej Izby, ale każdy by odsiedział swoje 15 lat tam w tej Izbie. Dlaczego? Nie mógłby kandydować po raz drugi. Raz i koniec. Więc powiedzmy, że ktoś w wieku 45 lat by został wybrany. Kończyłby kadencję, jak miał 60 lat. No, to jeszcze nie jest tam jakiś wiek podeszły, ale już tam, nie wiem. O co chodziło? Żeby zniechęcić tych ludzi do ustanawiania prawa pod kątem swoich doraźnych interesów. Tylko pod kątem potrzeb państwa na dłuższą metę. To by sprzyjało, bo gwarancji by nie było tam prawdopodobnie, też sporo idiotów tam się znalazło, ale panowałby taki nastrój, że no, trzeba pod kątem potrzeb państwa długookresowych prawa ustanawiać. I to właśnie o to chodzi, żeby tak prawodawcy myśleli. Jeszcze nikt nie zastosował tego modelu, ale sam jako model jest ciekawy.